Dzień dobry, dzisiaj witam Was po raz kolejny z marynarkami. Może powiecie, że już taki materiał był, że już takie rzeczy widziałyście, że Wam troszeczkę opowiedziałam o marynarkach, o krojach, ale dzisiaj są szczególne marynarki dla pań, które noszą rozmiary plus size, dla pani, które noszą rozmiary powyżej 48 wzwyż. Takie marynarki istnieją. Ponieważ dosyć często też piszecie, czy pod postami, czy w prywatnych wiadomościach, że Pani Justyno, kolekcje są super, ale Wy wszystkie wyglądacie, czy modelki, jesteście tak szczuplutkie, a na mnie nie ma nic, ja nie mogę nic u siebie znaleźć. Chciałam Wam tylko przypomnieć, może na początku króciutko, że jest zakładka na sklepie z kolekcją plus size, gdzie możecie znaleźć dla siebie te rzeczy. Dodatkowo też Wam nieraz już wspominałam i oferowałam, jeżeli potrzebujecie konkretny rozmiar, z którym macie problem. Czy macie problem z doborem tego rozmiaru, z doborem fasonu przy większych rozmiarach, przy właśnie plus size'ach, możecie do mnie spokojnie napisać. Tak zrobiła jedna właśnie z pań, z klientek, która właśnie szukała dla siebie marynarek, które zawsze gdzieś tam sprawiały jej problem, żeby dobrać do figury, do sylwetki, do wzrostu, do karnacji, więc postarałam się stanąć na wysokości zadania. Mam nadzieję, że będą obydwie strony zadowolone. Przy okazji chcę Wam o tych marynarkach powiedzieć. Marynarki tego typu wcale nie znaczy, jak często piszecie, że są workowate, że są z jakiejś bawełny, która się wyciąga, która się ciągnie. Jak włożycie coś do kieszeni, to ta kieszeń Wam wisi potem do samych kolan, że niefajnie, że są niefajne kroje, że wyglądacie kwadratowo w tych marynarkach. Powiem Wam tylko jedno krótkie słowo, bzdura. To są marynarki w rozmiarze 52. Marynarki ukryte, uszyte, przepraszam, z bawełny. To są bawełniane marynarki z domieszką. Jeszcze muszę sprawdzić, żeby Was może nie pocyganić, niech to wygląda, dziewczyny, profesjonalnie, bo często mnie, tam jest bawełna i 5% elastanu. Te marynarki bardzo dobrze się nosi. Po raz kolejny mówię, że jest w nich bawełna, kładę nacisk. Wiecie dlaczego? Bo ważne są materiały, z czego są wykonane te rzeczy. Marynarki są w kilku, nawet chyba już w tej chwili kilkunastu kolorach i powoli ruszamy w kierunku wiosny i wiosennych kolorów, znowu w stronę pasteli. Ja dzisiaj wybrałam Wam kilka takich podstawowych kolorów, które chcę Wam pokazać, jak je nosić, z czym je nosić, z czym je łączyć i chcę Wam pokazać ten krój, który dla Was jest ważny. W tych marynarkach, w tych krojach mamy dwa guziki, ja akurat zapięłam tutaj na jeden, żeby Wam później szybko zamienić stylizację. Dwa guziki, które są w zasadzie tak kolorystycznie dobrane, żeby one nie rzucały się, nie kontrastowały z całością. Elegancko są doszyte, zaprojektowane niewielkie kieszonki, ładnie wykończone, elegancko wykończone. Tutaj nic się nie ciągnie, nic się nie pruje, na pół okrągło, taki delikatny, troszeczkę chanelowski bym powiedziała detal. Wykrój, który ładnie podkreśli Wasze piersi. Jeżeli to jest obfity biust, ten krój pozwoli na to, że ta marynarka nie będzie Was jeszcze powiększała, będzie fajnie przylegała do tej sylwetki i unikniecie tego właśnie efektu, że tak jak któraś z Pań powiedziała, efekt słania. Absolutnie tego efektu nie będzie. Klapę typowo jak w marynarkach klasycznych, w marynarkach eleganckich. Długość jest tak do połowy pupy. O rękawach tutaj nie ma co się rozczulać, nie ma co się rozgadywać. Są na podszewce, podszewki są dostosowywane do koloru całości. Co jest jeszcze ważne? Proszę odwróć się tutaj, dziewczyno. Z tyłu też ten krój jest z przeszywkami, które właśnie na panie z szerszą talią, z większym tyłkiem pozwoli na to, że ta właśnie marynarka nie będzie wisieć, tylko ona fajnie przylgnie do Waszej sylwetki, do Waszego ciała i znowu powtórzę się po raz kolejny, nie będzie tego Waszego efektu słonia. Według uznania oczywiście pod te marynarki możecie założyć różne rzeczy. Ja, żeby tutaj Wam nie, tymi szmatami nie machać przed kamerą i nie zaciemniać tego wszystkiego, wybrałam jeden top.
top koronkowy, który będzie fajnie pasował w zasadzie ze wszystkimi kolorami marynarek, które na dzisiaj Wam przygotowywałam, żebyście sobie zobaczyły, jak to w zasadzie wygląda. Zazwyczaj tego typu marynarek, moje drogie panie, nie zapinamy. Ja wiem, powiecie to po cholerę, te guziki tam są. Te guziki w zasadzie one są jako ozdoba. Jeżeli jest mniejsza rozmiarowo osoba, gdzie może podkreślić tą talię jak najbardziej, czy chce podkreślić tą talię jak najbardziej, może się upiąć tymi guzikami. Natomiast ten fason jak najbardziej sprawdzi się, jest przeznaczony właśnie do chodzenia z typowo marynarką rozpiętą. Pamiętajcie panie, nas nie obowiązuje ten sam system jak u naszych panów, że marynarka w danych momentach ma być zapięta, a w innych momentach powinna być rozpięta. Dodatkowo wszyte są bardzo niewielkie poduszki. Te poduszki Was też nie będą powiększać, nie będą pogrubiać, nie będziecie wyglądać jak panowie, którzy grają w amerykański futbol. Teraz rozbieram moją dziewczynę. Może tak nieelegancko. Teraz będę troszeczkę rzucać i przekładać. Pokażę Wam kolejny kolor, żebyście zobaczyły na kolejnym kolorze, jak to wygląda, jak się to układa, żeby to wszystko było fajnie widoczne, żebyście sobie obejrzały. Na ciemniejszym kolorze, na ciemniejszej tonacji też widać właśnie te zaszywki, te szycia, jak to jest wykonane, jak są wykonane dekolty. I tak jak wspomniałam, tutaj guziki też są dalej pod kolor i podszewka pod kolor całej marynarki. Również marynarka jest bawełniana z tą domieszką 5% elastanu. Kolejną marynarką, którą teraz wybrałam, to już jest z takiej bardziej wiosennej kolekcji i cały czas tutaj zakładam rozmiary 52, więc nie musicie się martwić, że kolory wiosenne czy jakieś tam kolory, które wpadną Wam w oko, nie są znowu dostępne w Waszych rozmiarach. Tak jak powiedziałam, kolekcja jest przygotowana naprawdę od tych pań, że tak powiem, malutkich do tych pań troszeczkę większych. I po raz kolejny pokazuję Wam właśnie tutaj, jak kieszeń wygląda. Może ja tutaj tak łapsko włożę. Jak widzicie, to jest naprawdę super porządnie, nic się nie pluje, nic się nie ciągnie. Są te materiały naprawdę dopracowane, te kroje są dopracowane. Klapy, tak jak wspomniałam, typowo klasyczna, biznesowa marynarka. Guziki, po raz kolejny podkreślam, pod kolor marynarki, tak samo jak i podszewka. Kieszonki są, to już Wam powiedziałam, bo zawsze o te kieszonki pytacie, a ja o kieszonkach zapominam. I dla przypomnienia dziewczyny, oprócz marynarek typowo biznesowych, marynarki casualowe, o tej marynarce już kiedyś Wam mówiłam, nawet ją chyba miałam na sobie, również są dostępne w dużych rozmiarach, ta jest w rozmiarze 40. Pod marynarki casualowe tak samo możecie założyć eleganckie topy, jak i jakiś fajny golfik, ewentualnie niezobowiązującą jakąś fajną białą bluzkę, w zależności jakiego koloru dobierzecie sobie tą marynarkę. Tutaj, jak już widzicie, fason klap jest troszeczkę inaczej. To nie jest styl typowo fason biznesowy. Guziki są ozdobne. Tej marynarki też nie zapinamy. Podszewka również jest w kolorze, wykończona w kolorze całości. Tutaj kieszonki niestety są tylko jako ozdoba. Taką jeszcze ciekawostką i przypomnieniem ostatnio też Wam właśnie pokazywałam. Tutaj w tej chwili te rękawy są, ponieważ to nie jest marynarka typowo biznesowa, są te fajne takie marszczenia. Bardzo fajnie to wygląda, jak założycie pod spód jakiś obcisły golfik z długim rękawem i ten rękaw będzie Wam troszeczkę wystawał spod tej marynarki. Naprawdę świetnie się to prezentuje, bardzo dobrze to wygląda. Możecie spokojnie iść w takim stroju do pracy, na spotkanie ze znajomymi czy do restauracji. Jeżeli macie pytania, jeżeli macie problemy, jeżeli macie jakieś specjalne zamówienia pod konkretny rozmiar, czy kolor, czy sytuację, zapraszam Was bardzo serdecznie i przepraszam bardzo, bo nagrywamy dzisiaj film, a nasz pies jest w domu i właśnie przeciąga się po drzemce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia.